Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Łukasz Stępnik i Milena Trzcińska. Jesteśmy członkami redakcji kwartalnika architektonicznego Rzut. I witamy wszystkich Państwa zarówno tutaj na spotkaniu, jak i wszystkich, którzy nas oglądają teraz albo będą oglądali w przyszłości przez Facebooka. Będziemy dzisiaj rozmawiać o wsi. To spotkanie jest poniekąd zorganizowane w związku z wystawą Trouble in Paradise, która będzie pokazywana na Biennale w Wenecji w przyszłym roku, jak się dowiedzieliśmy ostatnio, która będzie właśnie ten temat wsi poruszała. Jest też poniekąd kontynuacją spotkania organizowanego przez Autoportret, które serdecznie wszystkim polecamy, które też można na Facebooku obejrzeć, ale dotyczy troszeczkę innych tematów, bo o ile spotkanie wczorajsze związane było z produkcją żywności, z rolnictwem, z takimi tematami, które zazwyczaj z wsią kojarzymy, o tyle my chcieliśmy porozmawiać o wsi nieprodukcyjnej, bo jak pokazuje na przykład raport o stanie wsi z 2018 roku, tylko 10% mieszkańców wsi utrzymuje się dzisiaj z rolnictwa. Nie wiem, czy to są aktualne dane, ale mniej więcej w tych wielkościach funkcjonujemy. My chcieliśmy zastanowić się nad tym, co się dzieje z tą pozostałą częścią wsi i także nad tym, jak osoby, które przyjeżdżają na wieś z miasta w różnych celach, zmieniają tożsamość tej wsi i ją na nowo definiują. Więc chcielibyśmy te tematy poruszać. Dzisiejsze spotkanie, w koncepcji dzisiejszego spotkania wymyśliliśmy wspólnie z Janem Szeligą i Krzysztofem Janasem. I zanim może wszystkich przedstawimy, chcielibyśmy, albo nie, może po prostu wszystkich przedstawmy. Zaczniemy od krótkiego takiego wprowadzenia do tematu, które zajmie 15 do 20 minut, a później przejdziemy do części już typowo dyskusyjnej. To może ja jeszcze przedstawię gości, tylko wspomnę, że Jan i Krzysztof nie są tu przypadkowo, bo są autorami pracy Wieśland, która wygrała zarówno kategorię praktyki, jak i teorii w konkursie Fundacji imienia Stefana Kuryłowicza i podejrzewam, że w kilku zdaniach o tym wspomną, bo gdzieś tam to była też nasza inspiracja do dzisiejszej rozmowy. A naszymi dyskutantami i dyskutantkami dzisiaj w części debaty będzie pani Agnieszka Pajączkowska, kulturoznawczyni, twórczyni projektów fotograficznych, kuratorka wystaw fotograficznych, która robiła projekt w latach 2012-16, który nazywa się Wędrowny Zakład Fotograficzny, gdzie jeździła wzdłuż wschodniej granicy i w zamian za jedzenie i opowieści robiła ludziom zdjęcia, portrety, a także jest autorką, współautorką książki A co byście myślały? Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi wraz z panią Aleksandrą Zbroją, co też oczywiście pewnie dzisiaj będziemy o tym dyskutować. Drugą prelegentką jest pani Dorota Ruta Śpiewak, socjolożka wsi z Instytutu... Nie ma na imię Dorota. Przepraszam, Ruta, pani doktor, przepraszam. Przepraszam najmocniej. Pani doktor Ruta Śpiewak, socjolożka wsi. Od razu tutaj świetnie się pani zaprezentowała. Pracuje w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk. Zajmuje się rozwojem obszarów wiejskich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zmian społecznych, a także od paru lat zajmuje się kwestiami związanymi z rolnictwem wysokiej jakości. Też jest aktywną działaczką Kooperatywy Grochowskiej. I naszym trzecim prelegentem jest pan profesor Marcin Wójcik z Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni na Wydziale Nauk Geograficznych. I jego badania się koncentrują wokół społeczno-przestrzennych przemian na wsi i też kształtowania miejsca i przestrzeni i tożsamości przestrzeni. Dlatego dzisiaj jest tu też z nami. To teraz może poprosimy Krzysia, Krzysztofa i Janka, żeby zrobili krótkie wprowadzenie. Mhm.
My zaczniemy od prezentacji. Będziemy mieli małą prezentację, dzięki której będziemy mogli trochę pokazać, nie tylko opowiedzieć, czym właściwie jest Wieśland i skąd my się tutaj wzięliśmy na tej dyskusji. Wieśland to rzeczywiście jest praca, która wygrała w dwóch konkursach organizowanych przez Fundację imienia Stefana Kuryłowicza. I naszym zamysłem było w obydwu konkursach trochę wyjść poza ramy projektów architektonicznych i zaproponować pracę, która nie byłaby projektem. Zależało nam na tym, żeby naszą pracą wywołać trochę dyskusję, więc tym bardziej cieszymy się, że możemy opowiadać o tym z tej okazji tutaj. Trochę sprowokować. Taka prowokacja intelektualna polegająca na tym, że w naszej pracy zaproponowaliśmy park rozrywki w centrum miasta na błoniach Stadionu Narodowego, ale nie taki park rozrywki, o którym zazwyczaj myślimy, czyli przeładowany rollercoasterami, diabelskimi młynami albo z drugiej strony dinozaurami czy oczkami wodnymi, zjeżdżalniami jak w akwaparkach. Tylko park rozrywki, który gra tematem wsi, odwołuje się do wyobrażenia wiejskości, nie do wsi jako takiej czy do rzeczywistej wsi, tylko do wyobrażenia wiejskości, które cały czas wydaje nam się i też przy pracy nad tym projektem utwierdziliśmy się w tym przekonaniu, że to wyobrażenie wiejskości jako pewnej formy sielanki, czy wsi jako raju utraconego, do którego powinniśmy tęsknić, w dalszym ciągu jest bardzo silne w społeczeństwie polskim i w kulturze polskiej. No i my w naszej pracy, to też może warto dodać, bo często takie pytania się pojawiają, gdy o tym opowiadamy, czy taka praca mogłaby powstać. To nie było naszym zamysłem, żeby zaproponować coś takiego, ale żeby zwrócić uwagę, że pewne procesy i trendy, które obserwujemy i obserwują też badacze dotyczące na przykład utowarowienia wsi, sugerują, że coś takiego, nawet jeśli jest nierealne inwestycyjnie, to jest możliwe, jeśli myślimy o jakichś warunkach strukturalnych czy społecznych. I my w Wieślandzie operujemy tymi najbardziej znanymi czy popularnymi, powielanymi w kulturze popularnej, ale też w kulturze narodowej, w kanonach sztuki, w kanonach lektur, w muzyce, kliszami. Operujemy nimi w jakiejś takiej formie ekstremalnej, przejaskrawiając oczywiście takie elementy, tworząc je w wielkiej skali, ale chodzi nam w tym wszystkim o to, żeby pokazać, jak bardzo nadal to jest żywe w polskim społeczeństwie. I przechodzimy przez takie elementy, które więcej nam mówią nawet nie o wsi, a bardziej o mieście. Bo Wieśland tak naprawdę opowiada o miejskich tęsknotach, o potrzebach mieszczan czy mieszkańców miasta na doświadczanie wsi, na odpoczywanie w krajobrazie, na powrót do jakiegoś połączenia i harmonii z naturą. I myślę, że to też może być fajny punkt wyjścia do naszej dalszej dyskusji, żeby się zastanowić, na ile wyobrażenie wsi nie jest przypadkiem bardziej pożądane wśród mieszkańców miasta od takiego realnego obcowania z wsią, a jeśli tak, gdyby tak było, to co się dzieje, gdy mieszczanie z takim obrazem jadą faktycznie na wieś albo na wakacje odpoczywać, albo przeprowadzając się na wieś, jak taki obraz w głowie może rodzić różnego rodzaju relacje czy napięcia z mieszkańcami miasta. Bo też opowiadamy o tym, że na przykład mieszkańcom miasta ciężko może być dzisiaj wyjechać na wieś i zaryzykować taki wyjazd, bo albo nie mają na to czasu, albo szkoda im środków, więc stąd możemy zaproponować taką prowokację intelektualną i zaproponować im wieś 5 minut od centrum, do której mogą skoczyć w piątek po pracy. I tu na takich slajdach trochę ilustrujemy to, co się znalazło w naszej prezentacji, czy w naszym projekcie, w naszej pracy konkursowej i do jakich schematów, do jakich elementów kultury narodowej czy kultury popularnej się odwołujemy, w których ta wieś jest rzeczywiście bardzo, bardzo żywa. To Janek trochę więcej za chwilę opowie.
Słucham? Chyba cię straciliśmy, Krzysztof. O, teraz jest dobrze. Chciałem powiedzieć tylko, że Janek za chwilę trochę bardziej opowie i prześledzi tak w chronologii, jak wieś, jak, czy wyobrażenie wsi zawsze było elementem wytwarzania pewnej tożsamości narodowej czy kulturowej. Było grane przez w polityce, w sztuce, czy obecnie w kulturze popularnej i w ten sposób wizerunek wsi czy reprezentacja wsi zawsze wytwarzana była przez miasto. I to miasto decyduje trochę o tym, jaka wiejskość jest, może być, albo jaka jest po prostu atrakcyjna. Także Janek, oddałbym ci głos, żebyś pociągnął temat dalej. No dobra, to ja jeszcze słowem wstępu powiem tylko, co się kryje za tym naszym pomysłem. To jest kilka takich aspektów, czy też nastrojów, które dominują w mieście, ale są też związane z wsią. Pierwsza rzecz to jest taki zamknięty obieg, powiedzmy, tęsknot, które są obecne zarówno w mieszkańcach miasta, jak i wsi. Mieszkańcy wsi tęsknią do miasta jako ośrodka, w której jest więcej szans, więcej możliwości, większy dostęp do usług, do kultury i po prostu większe możliwości rozwoju. Z kolei mieszkańcy miasta już po pewnym czasie znowuż tęsknią do wsi, ale tej wsi wyobrażanej, takiej, w której właśnie praca może nie jest koniecznością, a wyborem, a przede wszystkim jest dostęp do środowiska naturalnego i głównie chodzi w przebywaniu na wsi o wypoczynek. Z drugiej strony jest kwestia takiego wszechobecnego zabiegania mieszkańców miast. Między innymi raporty OECD mówią o ilości godzin pracy poświęconych miesięcznie przez Polaków i jesteśmy w zasadzie, można powiedzieć, w czołówce europejskiej. Tam są też takie dane, że ponad 50% Polaków nie wykorzystuje swoich dni urlopowych w ciągu roku, a jeżeli spędzamy czas wolny, to mamy go mniej więcej tyle w ciągu dnia, 273 minuty, taka jest statystyka. I głównie poświęcamy go na oglądanie telewizji. I z tego wychodzi trochę taki obraz, że w związku z dużym tempem życia, w związku z dużym natłokiem informacji i pracy, coraz bardziej rośnie popularność takich rozwiązań, które niekoniecznie dają nam długotrwały wypoczynek, a taki chwilowy, nazwijmy to strzał, czy taki taką możliwość, w której możemy wypocząć, wchodząc w jakąś konwencję właśnie do parków rozrywki, czy do takich miejsc, które tworzą jakąś w pewnym sensie enklawę w mieście. Tutaj na dole przedstawiliśmy liczbowo, jak wzrasta popularność takich miejsc jak Energylandia, do tego się wpisuje też Park of Poland, czy zadziwiająco popularne w całej Europie zjawisko escape roomów. I teraz jeśli chodzi o to, jak my przestrzennie podchodziliśmy do rozwiązania tego wieślandu, to wzięliśmy na warsztat trochę takie elementy kultury wiejskiej, ale też elementów przestrzennych występujących na wsi, które właśnie zaprzęgliśmy tak jakby do wytworzenia tej konwencji, która by dała możliwość wypoczynku mieszkańcom miasta i oderwania się od tego zgiełku miejskiego w okolicach Stadionu Narodowego oddalonego o 5 minut od centrum Warszawy. I tutaj główną inspiracją był temat wystaw międzynarodowych, tak zwanych Expo, które są zawsze, konwencja jest taka, że państwa biorące udział w tej wystawie mają jeden pawilon przeznaczony na promocję tego państwa i one są trochę odpowiedzialne, każde państwo tak jakby definiuje sobie, no nazwijmy to kierunek, czy jakieś ramy, w obrębie których siebie promuje. Jeżeli spojrzymy na taki rys historyczny i wstecz, no to okazuje się, że Polska w zasadzie właśnie od dwudziestolecia międzywojennego, biorąc udział w tych wystawach międzynarodowych, ona bardzo chętnie sięga do tego worka sielanki, do tego worka tożsamości wiejskiej, zaprzęgając ją właśnie jako główny element tożsamości narodowej. I tak oto w dwudziestoleciu międzywojennym mamy pawilon w Paryżu z wnętrzami projektowanymi przez Stryjeńską,
Zofię, w których jest głównym wątkiem folklor, czy też elementy właśnie takiej kultury ludowej. Tu jest duża przepaść, natomiast zrobiliśmy, nazwijmy to, skrót myślowy po to, żeby uprościć do tego wątku, który akurat teraz omawiamy. Następnym pawilonem, który wybraliśmy, jest pawilon polski w Hanowerze w 2000 roku, gdzie tutaj w zasadzie był jakiś przedziwny mariaż właśnie takich architektury o charakterze wiejskim, zlokalizowanej wewnątrz takiej stalowej konstrukcji, zupełnie nowoczesnej, więc to było dosyć absurdalne. Następnie w 2005 roku była architektura i w 2010 nawiązująca trochę do rękodzielnictwa, do wyplatania koszyków albo do wycinanki łowickiej. I w końcu takie skojarzenie może mniej z kulturą wiejską czy z ludowością i folklorem, a bardziej z naturą i przestrzenią i produkcją rolną. To jest pawilon z 2015 roku w Mediolanie, który odwołuje się do produkcji do jabłek, jako naszej, nazwijmy to, takiej no, dumy narodowej. I w tegoroczny pawilon projektowany przez WXA w Dubaju, który odwołuje się do, mówi o Polsce jako o miejscu migracji ptaków i że o ważnym ośrodku na skalę całą, na całą skalę europejską. I teraz to jest o tyle może ciekawe, że jeżeli spojrzymy na architekturę, która się buduje w Polsce i pomijam tutaj sam aspekt estetyki, chodzi bardziej o taki dysonans między interpretacją, z jaką podchodzą architekci do tworzenia właśnie tej tożsamości narodowej, sięgając do tego worka ludowego, a stanem faktycznym na wsi i w zasadzie naszą nieobecnością jako architektów na tejże wsi. To wynika z kilku względów. Po pierwsze oczywiście i niestety ze względów no, rentowności, a raczej jej braku. Po prostu ciężko znaleźć uzasadnienie ekonomiczne dla naszej obecności na wsi. Po drugie, ta architektura wiejska to jest ciągły proces. Ona podlega ciągłym zmianom, które są z kolei efektem zmian też demograficznych, rodzinnych, ekonomicznych. Te wieczne dobudówki, przebudówki, nadbudówki, remonty to jest jednak coś, żywa materia, która świadczy właśnie o tym, że ta architektura nie jest nigdy skończona, co generalnie rzecz biorąc wydaje się dla architektów, przynajmniej moja jest taka interpretacja, niezbyt pożądanym efektem. No i trzecia rzecz to jest de facto taka prawie że korbuzjerowska definicja funkcjonalności tej architektury, czyli to jest maszyna do mieszkania, maszyna do produkcji. Tutaj w zasadzie są pomijalne kwestie i ciężko znaleźć dla nich uzasadnienie dla takich kwestii jak właśnie estetyka czy długowieczność tej architektury. No i teraz jeżeli popatrzymy trochę na szerszy kontekst, no to zobaczymy, że interpretacja sięgająca właśnie do tej kultury ludowej to nie jest wcale nowa sprawa. W zasadzie od końcówki XIX wieku, kiedy od młodopolskich chłopomanii przez dwudziestolecie międzywojenne, w którym ta tożsamość narodowa właśnie była, dopatrywano się jej potencjału w tej witalności kultury ludowej. Powojenne zaprzęgnięcie tej kultury ludowej znowuż do Polski Ludowej jako narzędzia politycznego i uprawiania trochę polityki i tak naprawdę decydowania o tym, co jest ludowe, a co nie, przy zaangażowaniu tak naprawdę inteligencji miejskiej po dzień dzisiejszy, w którym w zasadzie ta kultura wiejska i tożsamość wiejska, czy ludowość i folkloryzm, one znajdują w zasadzie spieniężenie na ogromną skalę, zarówno w takich kwestiach jak kultura popularna, tutaj jest jako przykład nasza reprezentacja na Eurowizji, czy oficjalny hymn Euro w 2012 roku, czy znowuż w architekturze ten stadion narodowy odwołujący się po raz kolejny do rękodzielnictwa i do wyplatania koszyków. I elementy gastronomii, które w zasadzie no, wprowadzenie tej kanapki Wieśmak do popularnej sieci restauracji, no, ciężko sobie wyobrazić bardziej skrajną formę spieniężenia, odwoływania się właśnie do tej tożsamości wiejskiej. No i teraz jaka jest rzeczywistość, z którymi mierzy się ta wieś, która nie jest właśnie wyobrażona, nie jest nierealna? No to po pierwsze jest wzrastające tempo i powiększające się
miasta, czyli wyludniająca się wieś w konsekwencji i spadek zatrudnienia, tak jak powiedzieliście na początku, w rolnictwie. I zdaje się, że to jest dużo większe wyzwanie na odpowiedź naszą próbę zaangażowania jako architektów, ale nie tylko w jakąś naprawę rodzimej rzeczywistości. Za tym idzie oczywiście pytanie o wydajność i w zasadzie no, taką skrajną optymalizację produkcji rolnej, której oczywiście należałoby uniknąć i kierować się w kierunku bardziej zrównoważonym. Natomiast powiększające się miasta no, mogą wymusić w zasadzie doprowadzenie produkcji rolnej do takiego wyglądu, który przypomina bardziej płytę główną komputera niż właśnie takie obrazki, które pokazywaliśmy na początku, a jednocześnie takie, do których tęsknimy. Więc stoimy pod takim pytaniem o przyszłość wsi, która nas trochę stajemy w rozkroku pomiędzy dwoma wizjami. Z jednej strony jest wizja właśnie sielankowej scenografii, do której tęsknimy głównie jako mieszkańcy miast. No i ci bardziej uprzywilejowani, którzy mogą, a nie muszą wybrać się na tą wieś i mogą przebywać tam przez chwilę, a niekoniecznie być związani, zmuszeni do dostosowania się do warunków, które dyktuje nam to środowisko. A z drugiej strony mamy postępującą automatyzację rolnictwa i zwiększanie w zasadzie wydajności tej pracy rolniczej. I tu przechodzimy do kwestii, której mówi dalej Krzysztof Janos. Tak, myślę, że te screeny, które na koniec pokażemy z Instagrama, one mogą właśnie być takim punktem wyjścia do tego, o czym dalej będziemy rozmawiali, ponieważ dla nas Wieśland jest właśnie taką egzemplifikacją trochę spektaklu, ale też tego, jak tożsamość wiejska jest wytwarzana. I jednym z bardzo ciekawych przykładów narzędzia czy medium, przez które ta tożsamość jest dalej reprodukowana w społeczeństwie polskim, są właśnie media społecznościowe, a najbardziej Instagram, który właściwie każdego dnia, gdyby go śledzić i badać pod kątem tego, jak wieś jest przedstawiana, daje nam bardzo bogate źródło przykładów czy znaczeń, jakimi się też posługujemy, czy to analizując hasztagi na Instagramie, czy też takie asocjacje wokół hasztagów przez opisy i zdjęcia. I teraz też nie rzecz w tym, żebyśmy tutaj robili jakiś wykład z kultury wizualnej i mediów społecznościowych dotyczących wsi. Wydaje nam się, że to, co jest ciekawe i też rymuje się trochę z tym, o czym był wczorajszy wykład, w trakcie którego paneliści wielokrotnie zwracali uwagę, że wieś bardzo dynamicznie się zmienia w ostatnich latach, szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. I to zmienia na takiej płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej, kulturowej, przestrzennej, koniec końców też pewnie architektonicznej czy estetycznej. A jednocześnie wizerunek wsi, czy to wyobrażenie wsi w społecznej świadomości wydaje się trochę zahibernowane. Dalej utrwalane jest to wyobrażenie sielanki czy jakiegoś raju utraconego. I dla nas też przy pracy nad Wieślandem ta forma wsi jako utowarowionego spektaklu była tyle ciekawa, że zaczęliśmy się zastanawiać, na ile wieś nie stała się takim trochę symulakrum baudrillardowskim, czyli co jest właściwie teraz rzeczywistością, czy jest to ta wieś wyobrażona z Instagrama z Wieślandu, czy ta wieś, którą widzimy w trasie, za oknem samochodu, za oknem autobusu. I jeśli zastanawiamy się nad takimi rzeczami, no to automatycznie wydaje mi się, że buduje to bardzo silne napięcie między mieszkańcami miasta, przebywającymi na wsi i starającymi się tą wieś przekształcać, czy to jako turyści, konsumenci, czy też jako nowi mieszkańcy wsi. Są ci wieszczanie, których sobie tak tutaj roboczo nazwaliśmy na potrzeby tego panelu, a mieszkańcami wsi takimi, jakimi oni są, bez żadnej krytyki z naszej strony, bo też naszym zamiarem w ogóle nie było tutaj pastwienie się nad wsią, tak jak mówiliśmy wcześniej, raczej Wieśland był o mieście niż o wsi, ale wydaje nam się, że
widzimy duże napięcie pomiędzy tożsamością wiejską taką, jaką ona jest, albo tożsamością wsi, bo też możemy raczej mówić o tożsamościach, a nie jednej tożsamości jednolitej, a tożsamości wsi wyobrażonej, co z kolei gdzieś prowokuje pytanie, o czym mówimy, gdy myślimy dzisiaj wieś. I może to jest takie pytanie otwierające trochę naszą dyskusję. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że możemy właśnie przejść teraz do tej części dyskusyjnej, właśnie zaczynając troszeczkę od tego pytania o definicję wsi, o to, czym wieś dzisiaj jest i czym różni się takie społeczne, nasze powszechne wyobrażenie o tym, jak ona wygląda, a tym, czym w rzeczywistości się stała. Może bym zaczął od pytania do Agnieszki Pajączkowskiej, bo zajmowałaś się wsią w swoich publikacjach Wędrowny Zakład Fotograficzny, ale też A co wyście myślały, spotkania z kobietami z mazowieckich wsi. Więc moje pytanie może właśnie dotyczyć tego obrazu wsi, jak twój obraz wsi, taki mentalny, zmieniał się pod wpływem tych doświadczeń i spotkań z mieszkańcami wsi. Jak ewoluował, a też z drugiej strony, jakie były kryteria doboru tych wsi, które odwiedzałaś? Dziękuję bardzo za głos. To była bardzo ciekawa prezentacja i też postaram się odpowiedzieć na pytanie, ale też chciałam się odnieść, właściwie łącząc pewnie odpowiedź na pytanie do tego, o czym mówił Krzysztof i Jan. Bo skończyliście pytaniem, czym jest wieś, to jest takie, no tak, ale wcześniej też zwróciłeś uwagę na coś, co wydaje mi się bardzo ważne i cieszę się, że właściwie od tego zaczynamy dyskusję, że mówiąc o tożsamości wsi, mówimy o liczbie mnogiej, to znaczy tak samo jak chyba rzadko mówimy o tożsamości miasta, bo od razu nasuwa się, ale którego miasta, tak samo chyba jest na pewno, tak samo jest z wsią, to znaczy nie ma czegoś takiego jak jedna wieś, z mojej perspektywy rzecz jasna, bo możemy mówić o statystykach, też o próbie uchwycenia tej kategorii w sensie takim bardziej ilościowym, jasne, ale z mojej perspektywy też właśnie tej kulturoznawczyni od razu bym zwróciła uwagę na to, że wieś jako konstrukt oczywiście istnieje, tak jak tu się odwoływaliście do kultury popularnej, do kultury polskiej, ale w rzeczywistości mówimy o rozbitych tożsamościach bardzo różnych miejsc, a przede wszystkim mam przekonanie osób. I odpowiadając na pytanie, czym jest wieś, pewnie bym może zaczepnie, ale powiedziała, że wieś jest doświadczeniem i że to jest doświadczenie osobiste, które może mieć bardzo różny charakter i w tym sensie, że jest doświadczeniem osobistym, biograficznym dla tych osób, które z wsią są związane życiowo z racji urodzenia, z racji też z wykonywanego zawodu, czasami z wyboru, ale też wieś jest doświadczeniem dla osób, które mają z nią kontakt, no właśnie, powierzchowny, tymczasowy, jak powiedziałeś, kiedy widują ją w trasie, to jest też takie znamienne, kiedy ta wieś jest czymś widzianym przez szyby pociągów czy samochodów. I rzeczywiście tutaj moja perspektywa, którą bym chciała podzielić, jest dokładnie perspektywą osoby, która zdecydowała się realizować akurat te projekty w przestrzeniach wiejskich ze świadomością swojej własnej miejskości, i próbując zachować świadomość tego, że jako osoba, która nie ma też rodzinnych związków z wsią, jadę na wieś, żeby się czegoś o niej dowiedzieć, żeby te swoje wyobrażenia, które wy wzięliście na warsztat w swoim projekcie Wieśland, skonfrontować z rzeczywistością, a konkretnie nawet z rzeczywistością oglądaną oczami różnych osób spotkanych po drodze. I ten sposób, nie wiem, czy to jest, ten sposób, nie chciałam dokonywać metodą, bo nie były to projekty badawcze, ten sposób na bycie na wsi, czy próbę odnalezienia swojego miejsca na wsi jako osoba, która ze wsi nie pochodzi, a jednocześnie chciałaby się czegoś o niej dowiedzieć, to jest spotkanie.
to jest spotykanie z osobami, które tam mieszkają i dla których doświadczenie wsi jest doświadczeniem codziennym i które jest doświadczeniem takiego, no, takiej rzeczywistości, no właśnie, która wyznacza ich centrum. To znaczy, tak, to jest też słuszne, zresztą bardzo, bardzo słuszne, też zgadzam się jakby z tą refleksją, że to jest oczywiste, że też narracje, dyskursy dotyczące wsi są bardzo często prowadzone z perspektywy centrum. My nawet teraz tutaj wyznaczamy to centrum. Nie wiem, czy ktoś z nas pochodzi ze wsi, czy ktoś z nas właśnie się łączy ze wsi, czy ktoś z nas jest na wsi. To jest też swoją drogą ciekawe zdać sobie sprawę, że rozmawiamy o tym jednak też w określonym gronie i w ten sposób też tę narrację tworzymy. Natomiast rzeczywiście dla mnie było istotne zapytać osoby, które na wsi mieszkają, o to, jak wygląda ich życie, jak im się tu mieszka, o ich też codzienność właśnie, ze świadomością właśnie tego, że jest to spotkanie w kategoriach antropologicznych, myśląc, z kimś innym. I tu się pojawia figura osoby ze wsi jako takiego innego w kulturze polskiej, co jest oczywiście o tyle też gdzieś zwodnicze czy złudne, że też a propos waszej jeszcze prezentacji, że no ci mieszczanie to są też przecież bardzo często osoby, które doświadczenie wsi czy w rodzinie, czy wśród rodziców, czy wśród dziadków mają, tak? Jakby też historia demograficzna Warszawy jest taka, w której ulokowany jest Wieśland, że bardzo wielu z mieszkańców i mieszkanek Warszawy te korzenie na wsi ma. Dobra, ale wracam do tego mojego doświadczenia. Rzeczywiście mówię o tym wszystkim, bo ja też jestem tą osobą z Warszawy. Jestem tą osobą z Warszawy, która zdecydowała się na to, żeby w ramach tych projektów, mówiąc ogólnie w tym momencie książkowych, zadać pytanie i znaczy przede wszystkim wytrącić się z tej mojej codziennej rzeczywistości miejskiej i na wieś pojechać, ale nie w takiej roli badacza czy badaczki, który szuka pewnej prawdy właśnie, pewnej, chce ustalić pewną faktyczną, nie szukałam faktów, szukałam historii i doświadczeń, więc ta sytuacja spotkania z osobami napotkanymi po drodze, osobami, które spotkanie z nimi nie były efektem tak zwanego researchu. Nie szukałam osób, które mogą mi o wsi opowiedzieć, dlatego że są dla tej wsi jakoś szczególnie znaczące. To były rozmowy z osobami spotkanymi na wiejskich drogach. A ponieważ jeden z projektów odbywał się na wschodnim pograniczu, drugi na Mazowszu, to są zupełnie inne przestrzenie, dlatego też byłabym daleka od jakichś uogólnień, ale faktycznie sposób polegał na tym, żeby zagadywać osoby napotkane po drodze, przedstawiać się, mówić dzień dobry, bo to ja byłam gościem w tych przestrzeniach, w tych miejscach i zapraszać do poprosić o rozmowę. I to rozmowę, której celem nie było właśnie przeprowadzenie badań, tylko bardziej no właśnie to weryfikacja osobistego doświadczenia. I rzecz jasna, nawiązując do waszego pytania, ten złożony stereotyp wsi, który ja indywidualnie też wiozłam do tych wiosek, został wielokrotnie zdekonstruowany i zweryfikowany, głównie przez to, że wyobrażenia, które wydają się być może statystycznie dominujące, rozbijają się zupełnie, kiedy oglądane są czy zestawiane są z indywidualnymi historiami, z indywidualnymi biografiami, z indywidualnymi wyobrażeniami i przekonaniami osób, które na wsi mieszkają. To jest też, wydaje mi się, o tyle ciekawe, że mój stereotyp, czy moje wyobrażenie, moje imaginarium związane z wsią było też weryfikowane przez różne stereotypy, wyobrażenia i imaginaria, które na temat wsi również mają osoby na wsi mieszkające, bo ten taki, powiedziałabym, sentymentalno-melancholijny obraz wsi jako tej, do której tęsknimy, czy tej, którą idealizujemy jako, powiedzmy, mieszczanie, on jest też bardzo żywy na wsi, szczególnie wśród starszych osób, które mają również tendencję do tego, żeby wspominać wieś na przykład lat 60. czy 70. jako tę, do której tęsknią
myślę w podobny sposób, jak w cudzysłowie my, mieszczanie do tej wsi, która dla części z nas była doświadczeniem dzieciństwa. I to jest też jakby ciekawe, że to wyobrażenie wsi idealistycznej ma swój także, ma swoją wiejską odsłonę, ale może o tym zaraz. Wydaje mi się też ciekawe w tym doświadczeniu spotykania z osobami ze wsi, konfrontowanie tego, jak one kształtują i pielęgnują stereotypy i imaginaria dotyczące nas, mieszczan i osób, które z miasta przyjeżdżają, czy to na chwilę, czy przejazdem, czy w końcu po to, żeby się osiedlić. I to jest, już kończę moją wypowiedź, żeby oddać głos, ale tylko powiem, że jakby z tego doświadczenia na pewno płynie dla mnie taka głęboka refleksja, znaczy może nie głęboka, może dosyć oczywista refleksja, że tym dwóm grupom nas mieszkających w miastach i ich mieszkających na wsi po prostu brakuje okazji do spotykania takiego i w wersjach, jakby mam na myśli spotkanie indywidualne, ale nawet być może w trakcie innego rodzaju debat czy próby właśnie wzajemnego opowiadania sobie o tym, jak my o sobie nawzajem myślimy. I ten brak okazji do spotkania, czy ten brak okazji do wymiany tych narracji i do zderzenia ze sobą tych wyobrażeń wydaje mi się taką główną, brak i jednocześnie potrzeba i taką główną refleksją, która płynie z tych doświadczeń takiego właśnie zupełnie niebadawczego, powiedzmy bardziej twórczo-reporterskiego i krótkofalowego pobytu w tych regionach wiejskich, które odwiedziłam. Dobrze, to może teraz już mieliśmy taką bardziej antropologiczną definicję wsi, tego jako tego spotkania. Teraz może byśmy spytali pana profesora Wójcika, jak z jego perspektywy, czyli z perspektywy geografa definiuje się wieś. I też byśmy chcieli spytać o taki projekt, który wyłonił 50 najciekawszych wsi w Polsce i zaintrygowało nas, według jakich kategorii te wsie były dobierane i kto je wybierał, bo to też wydaje się tutaj istotne i tak naprawdę dla kogo. I czy one są jakąś kwintesencją polskiej wsi, czy według jakich kategorii one zostały dobierane? Dziękuję za zaproszenie. Myślę, że temat, który Państwo poruszyli, no jest tak tematem dyskutowanym w każdej dziedzinie dzisiaj. Tak? No, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj widzieć tą perspektywę też sztuki i architektury też w pewnym stopniu. I to jest niezwykle istotne. No, jak w sumie o tym samym, takie mam przemyślenia, jak o tym samym procesie i tym samym zjawisku, no mówimy trochę może różnymi językami, ale w gruncie rzeczy no chodzi nam o to samo, prawda? I to, co w Państwa wypowiedzi do tej pory się przejawia, to jest pojęcie tożsamości, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to mówią Państwo też o pewnej dynamice, tak, i o czasie, w którym się to wszystko dzieje. No i trzecia rzecz to jest te dyskursy też, które Państwo tutaj poruszają i jako tutaj geograf to mówimy u nas, mówimy również o dyskursach przestrzennych, ale też o reprezentacjach przestrzennych, czyli jak ta wieś się uprzestrzenia. To jest oczywiście dość trudne i trudne do wytłumaczenia w kilku słowach. Natomiast to, co jest istotne tu w Państwa prezentacji, to co tutaj w tym materiale do wystawy jest ciekawe, to jest to, co było poruszane też, może nie było to takim głównym elementem w debat naukowych, ale proszę zwrócić uwagę, że jakby problem tożsamości kształtuje się jakby w stosunku do środowiska, w którym przebywamy. Kiedyś również geografowie pytali, statystycznie miasta rosną, ale z drugiej strony ci mieszkańcy wsi przybywają do miasta i to nie jest od razu tak, że oni się stają mieszczanami, przynoszą pewien styl życia, pewien sposób życia, prawda? I przynoszą pewne zachowanie i dopiero w czasie te zachowania się zmieniają. I dzisiaj, patrząc w drugą stronę, to jest ta migracja mieszkańców miast z pewnymi zachowaniami, przyzwyczajeniami, to jest przepływ w drugą stronę. Przychodzą na wieś, to jest pytanie, na ile oni urbanizują tą przestrzeń wiejską, a na ile oni się w tej przestrzeni ruralizują, tak? Czyli nabywają pewnych cech wiejskich i wtapiają się w pewne otoczenie i zmieniają się pod wpływem tego otoczenia, jak zmieniają się ich zachowania.
Znaczy, ja akurat tutaj w odróżnieniu od pani Agnieszki, no, ja pochodzę z obszarów wiejskich, ze wsi, no, z takich, no, bardzo rolniczej, i widzę, jak ona się ta wieś moich dziadków i rodziców, no, zmienia w ciągu, no, już tych kilkudziesięciu lat. Natomiast też dzisiaj, no, mieszkam we wsi podmiejskiej. To jest dla mnie perspektywa i doświadczenie również, które, no, daje trochę też inną perspektywę. To 10%, o którym Państwo mówili, wracając do definicji w ogóle wsi, prawda? Skoro nie możemy jej zdefiniować poprzez rolnictwo, tak jak kiedyś definiowano, kiedy, no, w wielu, prawda, dziedzinach mówiono, że, no, wieś to jest taka osada, gdzie ludzie w większości zajmują się rolnictwem. No to właściwie dzisiaj większość wsi w Polsce nie kwalifikuje się w ogóle do zdefiniowania tych miejscowości jako wsi. Natomiast to 10% jest oczywiście też bardzo takie formalne. No to jest 10%, które utrzymuje się z rolnictwa, ale mając na uwadze, że większość tych gospodarstw są gospodarstwa rodzinne, to uwikłanie rodzinne w rolnictwo jest trochę na wyższym poziomie, którego nie da się oczywiście zmierzyć. Ja bym je ocenił na 20-30%, które generalnie stykają się w ogóle z rolnictwem jako działalnością. No to jest taka jedna uwaga. Druga rzecz, którą Państwo poruszyli, to jest problem w tej wiejskiej idylii. Ona nie tylko w literaturze polskiej, ale w ogóle ona w literaturze nauk społecznych bardzo mocno wypłynęła właśnie w momencie, kiedy ludzie zaczęli wybierać środowisko wiejskie jako to wyobrażone lepsze w stosunku do tego, co do tej pory mieli. No i tam wiele badań pokazywało, również badania polskie, prawda, podkreślało, jakie elementy, no, są tym elementem przyciągającym. I to również z tych naszych badań, no, które prowadziliśmy również nad wsiami podmiejskimi czy innymi, no, wynikało, że pierwszym takim elementem, na który ludzie patrzą, to są takie elementy materialno-funkcjonalne, mianowicie jak duża jest działka, czy jest ładny widok, czy jest dobra droga, prawda? Natomiast w ogóle większość ludzi jakby nie traktuje tego środowiska, kiedy poszukuje swojego miejsca w kategoriach społecznych. Nie zadając sobie pytanie, kto będzie ich sąsiadem, jaka to jest społeczność, czy to jest społeczność skonfliktowana, czy to jest społeczność nieskonfliktowana, jakie, no, walory, prawda, są społeczne czy kulturowe. I tutaj, no, dopiero w trakcie jakby zamieszkiwania, no, rodzi się to wzajemne poznawanie, prawda? Ci nowi, którzy przybywają z określoną wizją i wyobrażeniem wiejskości, stykają się z wyobrażeniem wiejskości tych, którzy tam mieszkają, no jeszcze jest wyobrażenie nabywane, czyli doświadczane, prawda, czyli w trakcie jeszcze się rodzi jakieś wyobrażenie tej wsi. I myślę, że tak jak, czy pytali Państwo o tożsamość, czy ta tożsamość jest taka podmiejska, czy ona jest widoczna, no w kategoriach ogólnych oczywiście ona istnieje, natomiast tak jak Państwo podkreślali, no właściwie ta tożsamość jest wieloraka, właściwie, no, każda przestrzeń dzisiaj tych tożsamości ma wiele wiejskich. Tak jak, no, w niektórych dziedzinach mówi się o wielofunkcyjności wsi, się pytamy, co to znaczy ta wielofunkcyjność, to powinniśmy zapytać się, prawda, właściwie w kategoriach społecznych, co to znaczy wielofunkcyjność. A tu dochodzimy do takiego problemu jak gentryfikacja, prawda, czyli taka zmiana społeczna, na bazie której, prawda, no, pewne grupy społeczne zyskują, a inne tracą, prawda, albo zatrzymują się. I jest, no, jest pytanie, jak ta struktura społeczna się dzisiaj kształtuje, jakie są relacje w ramach tych różnych wsi. No i wracając jakby do pojęcia historycznego również, to jakby tu pragnę tylko zaznaczyć, że, no, jakby tożsamość wiejska jest wpisana, no, w wieki kultury polskiej, tylko że dzisiaj brakuje jednego ogniwa, którym była ta tożsamość szlachecka. No i w okresie, no, w trudnym okresie totalitarnym, prawda, najpierw wojny, później w okresie komunistycznym właściwie ta tożsamość szlachecka została, no, właściwie z tej wsi wyrugowana. I powrót dzisiaj do pewnych założeń również architektonicznych, czy, prawda, ruralistycznych, ale również kształtowanie się nowych tożsamości społecznych, no jest pytaniem właściwie, kto dzisiaj, prawda, stanowi tą wiejską elitę i buduje również jej tożsamość, a które grupy, prawda, tą tożsamość mają trochę inną, więc, no, jakby tutaj, no, wracając do tego pojęcia tożsamości, no, trzeba powiedzieć o tej pewnej tożsamości świadomej, tych, którzy mają tą tożsamość różną oczywiście, ale również trzeba powiedzieć o tej tożsamości ludzi, którzy też mają tożsamość wiejską, głównie tych mieszkańcach wsi, którzy mieszkają, no, już, prawda, od wielu pokoleń, gdzie ta tożsamość nie jest uświadomiona, to znaczy, że jej nie ma, że nie ma, prawda, pewnych jej cech.
I tutaj zachodzą pewne albo sytuacje, gdzie te tożsamości się, prawda, nachodzą na siebie, albo stoją w pewnej opozycji do siebie i z tego wynikają, prawda, albo elementy współpracy pomiędzy różnymi grupami, albo konflikty, które no, w różnych, zwłaszcza w strefach podmiejskich, są to obszary, które są najbardziej konfliktogenne, nie tylko w kategoriach funkcjonalnych, ale również w kategoriach społecznych, które są nałożone na konflikty przestrzenne. Natomiast co do tych projektów, o których Państwo powiedzieli, no to był oczywiście jeden z takich naszych projektów. Teraz kończymy książkę w końcu, ponieważ trwało to bardzo długo, o reprezentacjach przestrzennych wsi, gdzie trochę no, chcieliśmy spojrzeć na tożsamość wiejską. Właśnie, bo komentował Pan taki wybór 50 najciekawszych. Tak, z perspektywy różnego rodzaju materiałów wizualnych, łącznie z mapami mentalnymi. Natomiast ten projekt, który no, był generalnie projektem zlecony wówczas przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, on miał wytypować taką reprezentację wiejskości, a mianowicie spróbować odpowiedzieć, czy można zaktywizować społeczność lokalną tak, na bazie walorów właśnie materialnych, gdzie jeszcze mamy do czynienia z pewnymi układami zachowanymi w kategoriach, prawda, no, pewnego krajobrazu wiejskiego i właśnie tego, co Państwo mówią, pewnej idylii, prawda, czyli takiego naszego wyobrażenia, prawda, i tej wsi trochę takiej XIX-wiecznej, prawda, z drewnianymi chałupami, płotami i tak dalej. No takich no, trochę się w Polsce zachowało, choć żadne oczywiście nie w 100%. Natomiast co z tego wynikało? Mianowicie wynikało to, że właściwie no, mieszkańcy wsi w dużej mierze i w większości miejscowości nie byli gotowi na coś takiego jak sprzedaż tej wsi, prawda, tym, którzy mają by tu przyjechać. Niektóre, i do dzisiaj jest oczywiście ten projekt trwa już na takim poziomie, gdzie pewne wsie w to weszły i budują pewien produkt o charakterze pewnej, prawda, marki turystycznej. Natomiast oczywiście to były takie wsie, gdzie po pierwsze no, już miały bardzo dobrze ukształtowane instytucje rozwoju lokalnego, na przykład muzeum, gdzieś Swołowo na Pomorzu Wschodnim. Natomiast no, były to też takie wsie, które bardzo głęboko miały wpisany pewien etos wiejski, prawda, i pewną tożsamość bardzo silną w silnych regionach kulturowych, jak na przykład Podhale czy region Opolszczyzny. Albo były to takie wsie, które właśnie to było pojęcie ciekawe, a nie najpiękniejsze, gdzie ta ciekawość wynikała z tego, że ludzie się zaktywizowali do czegoś, wymyślili coś, co uważali, że inni będą to, prawda, dobrze odbierać. I taka miejscowość, takie tutaj również jak Gniewino na przykład, również na Pomorzu, taka miejscowość. Natomiast tych wsi było bardzo wiele tak naprawdę. Najpierw to było 50, później jeszcze tam do tego było dołożone kolejne 30 wsi. Tak naprawdę to była prawie setka wsi, które no, miały pewne predyspozycje do tego, żeby stworzyć no, pewną taką właśnie reprezentację różnych, prawda, tożsamości, różnych wizji wiejskości, zależnie też od regionu, bo to, co należy tutaj również podkreślić, że no mimo wszystko może nie jesteśmy państwem no, formalnie regionalnym, ale no, ta regionalność, tak jak pani podkreślała, różnice między Podlasią a, prawda, Mazurami i Warmią i Mazurami, bo to Warmia i Mazury to też to dwie różne tożsamości, to tutaj o to również chodziło, że właściwie w każdej takiej wsi jakby w tym swoistym lokum wychodziły cechy ogólne, regionalne i lokalne. Te wszystkie trzy poziomy się ze sobą nakładały. Jaki jest tego efekt? Mówię o produkcie. No myślę, że całkiem dobry, że dzisiaj no, ta organizacja Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, która jakby dzisiaj próbuje no, te wsie no, wprowadzić i przez nie pokazywać no, wiejskość właśnie, myślę, że to robi całkiem nieźle i myślę, że jest to pewien zaczątek do tego, aby tworzyć grupę i szukać takiej wsi, które te tożsamości mają oczywiście dla siebie, ale chcą również je pokazać innym. Tak, ale to dużo czasu. Zawsze związane jest właśnie z tym spojrzeniem z zewnątrz, spojrzeniem też ludzi z miasta o określonym zapleczu intelektualnym, którzy te wsie oceniają. Ale chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do tych konfliktów i tu bym wywołał dr Rutę Śpiewak też, żeby spojrzeć pod kątem społecznym na to, kto właściwie dzisiaj mieszka na wsi, no bo mówiliśmy o jakichś procentach ludzi zajmujących się rolnictwem,
ale jak rzeczywiście ta struktura społeczna wygląda, jak wyglądają te konflikty, o których pan Marcin Wójcik też opowiadał? No bo wiadomo, że ludzie z miasta, czy my jadąc na wieś, mamy takie wpojone, nostalgiczne wyobrażenie drewnianych domów, które często stoi pewnie w konflikcie z modernizacyjnymi aspiracjami ludzi, którzy tam rzeczywiście mieszkają. Nawet w książce Agnieszki Pojączkowskiej się pojawił taki cytat w rozmowie o sidingowaniu drewnianych domów, który bardzo fajnie ten proces pokazuje. Więc znaczy, chciałbym zapytać właśnie... Ja chciałem tylko jedną rzecz dodać, że nawet we wsiach podmiejskich, tak, te które się wydają no takie już, że tak powiem, składające się z mieszkańców napływowych, tam również jest rolnictwo, tam również są rolnicy. I myślę, że rzadko ktoś sobie zdaje sprawę z tego, że również w strefach podwiejskich ciągle to rolnictwo istnieje. I tu jest to, od czego często nie wiemy, jako ci, którzy przybywają na tą wieś. Przepraszam za wtręt. Tak, a jak to wygląda na wsi właśnie w kontekście tych konfliktów i w kontekście gentryfikacji? Czy rzeczywiście można mówić o czymś takim jak taka miejska gentryfikacja wsi, kolonizacja wsi przez ludzi z miasta? Pani doktor to śpiewa. Gorzej jest mówić po tylu ciekawych głosach. Mam nadzieję, że nie powtórzę i częściej nie słyszałam głosów. Były robione badania, między innymi ja uczestniczyłam w badaniach gentryfikacji wsi, ale te badania dotyczą bo tylko dlatego, że tam jest ten obiekt do badania obszarów podaglomeracyjnych, czyli to, o czym profesor Wójcik już wspomniał. To jest ta wieś, gdzie ludzie się wyprowadzają z miasta. I czy to jest dalej wieś? To jest dobre pytanie. Profesor wspomniał, że tam jest rolnictwo. No, w bardzo resztkowej wersji. Często to jest takie właśnie jakościowe rolnictwo, czy ogrodnictwo na przykład, produkcja, bardzo wyspecjalizowana, wąska produkcja, ale przede wszystkim jest to obszar, jest to sypialnia dla dużych miast. W dalszym ciągu formalnie nazywa się to wsią i tam powoli następuje proces wypychania, tak? Ta klasa, dotychczasowa klasa rolnicy tracą, sprzedają swoje ziemie i albo się wyprowadzają dalej na tańsze obszary, albo pozostają na tych obszarach, już nie zajmując się rolnictwem. Z badań, które zrobiłam z Dominiką Węglińską, pod Warszawą, wynika, że też te dwa światy właściwie żyją równolegle obok siebie. To nie są tylko nasze badania, też były inne badania, dr Kaganek na przykład, które pokazywały to samo, tak, że powstają nawet fizycznie te nieszczęsne płoty i mury odgradzające jedną rzeczywistość od drugiej. I te dwie rzeczywistości tych mieszkańców napływowych, którzy traktują wieś jednak przede wszystkim jako sypialnię, to właśnie po wielu godzinach pracy wracają na wieś. W niewielu momentach się łączy, tak? Ci ludzie napływowi korzystają często z usług w dużych miastach, ich dzieci chodzą częściej do szkoły w dużych miastach, tam chodzą do fryzjerów i tam na obiady, mieszkają na wsi, szukając tam spokoju, czy na tej wsi i takiej właśnie wyidealizowanej ciszy, czy można ją tam w dalszym ciągu zastać. Trudno powiedzieć, tak? Te działki są już dosyć małe, zrobiło się tam dosyć gęsto, dojazd jest już dosyć utrudniony, bo infrastruktura publiczna, drogowa nie nadąża za potrzebami mieszkaniowymi, ale te tutaj światy właściwie, oczywiście uogólniając, ale w niewielu momentach się przycinają. Problemem jest też to, że formalnie wiele tych osób się nie przemeldowuje tam, gdzie mieszka, w związku z tym nie idą ich lokalne podatki, nie idą tam oraz nie podejmują decyzji, nie głosują w lokalnych wyborach, nie podejmują decyzji, przynajmniej na poziomie formalnym, choć oczywiście w związku z tym, że to są osoby zwykle z wyższym, lepiej wykształcone średnio rzecz biorąc, mają jakiś wpływ nieformalny na urzędujące władze. No i jest tam olbrzymia, duża część pod względem obszarowym, nieliczbowym, wsi peryferyjnych, gdzie bardzo mało osób się wyprowadza jak na razie. Oczywiście istnieje pytanie, czy w sytuacji, która teraz powstała w pandemii, czy ludzie nie zaczną uciekać dalej, dalej właśnie na te obszary bardziej peryferyjne, które dają szansę rzeczywiście znalezienia jeszcze jakiejś takiej tej wyidealizowanej
wsi, tak? To są na przykład te obszary bliżej wschodniej granicy, gdzie w tej chwili... Przepraszam, chciałem zapytać, czy ta pandemia nasiliła jeszcze te istniejące konflikty różnych mieszkańców wsi? No bo słyszeliśmy takie głosy o tym, że ci warszawiacy, powiedzmy, uciekający na wieś, budzili panikę teraz wśród mieszkańców wsi, którzy bali się po prostu, że ta nowa ludność przyniesie chorobę. Więc jak sytuacja pandemii zmieniła te relacje, czy zmieniła w ogóle? Czy już to wiemy? Ja jestem ostrożna w mówieniu o tym, czy po 2 miesiącach można już mówić o jakichś zmianach relacji społecznych, 2-3 miesiącach. Myślę, że można będzie, myślę, że to jest proces, który w jakiś sposób się rozpoczął, że coraz więcej ludzi, coraz więcej instytucji też umożliwia pracę zdalną, w związku z tym ci ludzie, więcej osób będzie się mogło wyprowadzać i mam nadzieję, że budować też jakąś formę współpracy także wokół jakichś procesów estetyzacji wsi, tak? Ta nieszczęsna betonoza, że udałoby się ją powstrzymać, gdyby nastąpiła jakaś rozmowa i rozmowa wokół tego, czego potrzebuje wieś. Dlatego, że część ludzi, wielu z nas nie ma tej wykształcenia estetycznego, to jest jeden problem, a drugi problem jest taki, że osoby, które mają kapitał też finansowy, który mógłby w jakiś sposób i społeczny, który mógłby jakoś wpłynąć na rozmowę o kształcie estetycznym wsi, bardzo mało czasu do tej pory w niej spędzały. Miejmy nadzieję, że może jednym z pozytywnych efektów może być to, że ludzie, którzy tam teraz przebywali dłużej, zaczną się również interesować swoim otoczeniem. Tak, oczywiście to będzie i wzbudza konflikty, są te nieszczęsne konflikty o to, że kołódce głośno pieje, czy tutaj akurat jest jakoś dla mnie zrozumiałe problem ulokowania dużych ferm produkcyjnych, tak? No i to jest takie spotkanie się tej idealnej wsi z wsią produkcyjną i trudności pogodzenia jednego z drugim. Tu oczywiście skłania się brak planów zagospodarowania przestrzennego w bardzo wielu gminach, więc ten konflikt jest na wielu poziomach formalnych, ma też takim osobowym. Czy można powiedzieć, że są jakieś grupy społeczne, czy pani jest na przykład w stanie to zdefiniować, które mają jakieś, mamy jakieś wyklarowane obrazy wsi, na przykład ta wieś, ta modernizacja wsi, której by chciały pewne grupy, a gdzieś takie pozostawienie tej wsi, nie wiem, jak najbliżej natury, czyli drogi szutrowe, nieasfaltowanie ich, i gdzieś nieplanowanie trochę tych wsi, żeby tak generycznie narastały. Czy są jakieś grupy, które przejawiają kształtują taki jasny obraz i czy to może jakoś wpłynąć na planowanie? Bo wspomniała pani o tym, że nie ma planu zagospodarowania i te wsi nie są w ogóle zdefiniowane. Większość jest robiona na WZ-kach, czyli warunkach zabudowy, czyli na dobrym sąsiedztwie, czyli się dzieje coś często niezaplanowanego i szalonego. I teraz się zastanawiam, czy po prostu te dwie wizje mogą się gdzieś spotkać w tym planowaniu przestrzennym i czy jest gdzieś miejsce na pogodzenie tych wizji. Może też to jest moja nadinterpretacja, że takie istnieją. Czy raczej te wsie gdzieś się rozdzielają? Tak jak pani powiedziała, że te wsie podmiejskie, raczej mieszkańcy z miast wypychają gdzieś te osoby, które zajmują się rolnictwem, to czy na przykład też widzimy taki jasny podział na wsie rekreacyjne i produkcyjne i gdzieś te światy się nie przenikają, więc ten problem planowania takich miejsc jest prostszy, bo mamy jakieś konkretne wizje, które możemy realizować w różnych miejscach. Myślę, że jest bardzo dużo duży chaos przestrzenny i są wsie typowo wzdłuż, szczególnie na zachodniej części Polski, które jest dużo wsi produkcyjnych i tam one są dosyć jasno zdefiniowane, że to są obszary produkcyjne. Jest też wschód Polski, bardzo piękny, w którym wszystkie te potrzeby próbują się spotkać w dosyć chaotyczny sposób. Niedawno był bardzo poważny konflikt w Kruszynianach, że ktoś chciał w tej pięknej wsi właśnie zbudować wielki
wielką fermę kur. Nie wiem na czym stanęło, ale była to dosyć szokująca propozycja. Myślę, że jest to egzemplifikacja tego, jak trudno jest spotkać te potrzeby. Tak? To jest po pierwsze piękna wieś architektonicznie, ważne miejsce religijne, a z drugiej strony są tam mieszkańcy, którzy chcą produkować, chcą żyć z utrzymywania się z ferm. Nie będę ukrywać, że pomysł budowania ferm jest ze wszech miar środowiskowych, estetycznych i tak dalej słaby. Z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że na wsi w dalszym ciągu jest grupa ludzi, którzy utrzymuje się z produkcji żywności. To jest oczywiście zupełnie inna dyskusja, która wczoraj się częściowo brzmiała, no jaka produkcja żywności i w jaki sposób i gdzie. Ale myślę, że te kruszyniany są takim przykładem tego, że to jest bardzo poważny konflikt. Tutaj był wielki napór ludzi z miasta też, żeby ograniczyć, tak, żeby nie doszło do tej budowy. A z drugiej strony są racje producentów i tych osób, które są urodzone na tej wsi. Myślę, że przede wszystkim są programy odnowy wsi, potrzebna jest stworzenie przestrzeni, gdzie te głosy mogłyby wyraźniej wybrzmieć. I no, myślę, że w dalszym ciągu, mimo że to się na szczęście zmienia, pokutuje trochę na wsi takie poczucie, że jest takim gorszym obszarem od miasta i niedocenienia tej estetyki, tak? Szczególnie przez mieszkańców, którzy próbują właśnie umiastowić wieś, a mieszkańcy miasta chcą szukać tej wsi, która wydaje im się prawdziwa. Właśnie, ale czy to nie jest tak, że my często narzucamy wsi te wizje estetyczną z zewnątrz? Nas to też interesuje, bo jesteśmy po prostu architektami i oczywiście nam się podobają drewniane domy i kruszyniany z takim klimatem, jaki kruszyniany oferują, ale to jest pytanie, czy współczesna tożsamość wsi to nie są domy z pustaków i wielkie serwerownie i wielkie fermy kurczaków właśnie i czy produkując te obrazy, kopiując je jakoś w takiej przestrzeni publicznej, nie narzucamy wsi tożsamości, jednej z tożsamości, która nie jest tak naprawdę dominująca i może na dobrą sprawę nic nie znaczy dla mieszkańców, którym bardzo często zależy w większym stopniu na modernizowaniu wsi i swoich domów, niż na zachowaniu takiej idyllicznego piękna skansenowatości wsi, powiedzmy. To może pani Agnieszka Pajączkowska też, bo te wątki też się pojawiają na przykład w Wędrownym Zakładzie Fotograficznym. Na przykład domy, które mają automatyczną bramę, nie były wybierane jako domy, które warto odwiedzić. Tak, ja o tym zaraz jeszcze opowiem, ale tutaj chciałam nawiązać do tych kruszynian i do tej skansenowatości. To znaczy akurat przypadek kruszynian jest o tyle ciekawy, ja nie śledziłam tej sprawy na bieżąco, ale jest w tym sensie ciekawe, że z jednej strony są racje osoby, która chce zarabiać na biznesie, jakim jest prowadzenie fermy, ale też biznesem jest turystyka i też część mieszkańców Kruszynian są to osoby, które będąc mieszkańcami Kruszynian nie napływowymi, tylko rodzimymi, prowadzą agroturystyki, prowadzą też usługi turystyczne i jest też ich interesem jako osób mieszkających we wsi, żeby ta wieś tę swoją tradycyjną formę zachowała. To też jest konflikt lokalny. Chciałam tylko powiedzieć o tym, że jakby te konflikty dotyczące tego, czy wieś powinna zostać w cudzysłowie, tak jakby tą idylliczną, czy się modernizować, bardzo często nie jest konfliktem wyłącznie, jakby nie jest konfliktem na linii miasto-wieś, tylko bardzo często na linii różni mieszkańcy wsi. Bo też kwestia fermy jest, i to tu już mówię bardziej z doświadczenia akurat mazowieckiego i prowadzenia projektu, a co byście myślały, w różnych częściach Mazowsza. Północne Mazowsze jest bardzo mocno rozwinięte pod kątem właśnie przemysłu hodowlanego, mam na myśli głównie fermy kurze. I to jest jakby ambiwalentne podejście do tego jakby jest udziałem samych mieszkańców. To znaczy z jednej strony
pracujemy przy tych fermach lub je posiadamy, ale z drugiej strony nam wszystkim przeszkadza to, jak zmienia się krajobraz wsi, a przede wszystkim jak ta wieś pachnie w sytuacji, kiedy te fermy są tuż za naszym płotem. Więc jakby nie jest to wyłącznie sytuacja, w której to ci napływowi mieszkańcy wsi mają kłopot z tym, jak wieś się modernizuje, ale to jest też, jest to udziałem po prostu mieszkańców, którzy są tam od dłuższego czasu. Ale no tak, chciałam nawiązać do tej anegdoty o sidingu, rzeczywiście do tej powiedzmy miejskiej potrzeby tego, aby zachować taki idylliczny, wyobrażany charakter wsi i to jest rzeczywiście anegdota, no w kategoriach anegdoty należy to traktować jakkolwiek znamiennej i jest to historia ze wsi podlaskiej, w której rozmawiałam z kobietą napotkaną po drodze. Zatrzymałam się obok jej domu, bo był piękną, drewnianą, tradycyjnie budowaną chałupą z malowanymi okiennicami. Mnie jako osobę z miasta ten akurat budynek, aczkolwiek był chylący się, tak? Jakby był w kiepskim stanie, to była stara chałupa. Mnie oczywiście estetycznie zachwycił, znaczy nie oczywiście, ale jakby mówię to trochę ironicznie, tak? Jakby tak, zachwycił mnie. Zaczęłam rozmawiać z mieszkanką tego budynku i bardzo szybko się okazało, że właśnie podzieliła się ze mną informacją, że wnuk, który pracuje za granicą na budowie, obiecał, że wreszcie jej tą chałupę drewnianą obłoży sidingiem. Na co ja zareagowałam: o Boże, tego nie to, proszę tego nie robić, proszę tej pięknej chałupy nie obkładać sidingiem, przecież to będzie bardzo brzydko wyglądało. Na co kobieta ta powiedziała, że pani, no ja mam 80 lat, chcę, żeby chociaż w ostatniej dekadzie życia mi po nogach nie wiało i nie chcę tej chałupy cały czas ogrzewać, chcę, żeby mi było ciepło. Tak? I to jest jakby ten podstawowy pewnie, na takim najbardziej podstawowym wymiarze ten konflikt, tak? To znaczy my tę wieś tylko oglądamy z zewnątrz, my jesteśmy tymi, którzy odbieramy ją powierzchownie jako pewien obraz, jako coś, co gdzie jesteśmy przejazdem, my tam nie żyjemy, my tam nie mieszkamy, to nie my opalamy te chałupy, to nie my spędzamy tam zimę, więc rzeczywiście to jest to doświadczenie, o którym mówiłam na początku, że to wyobrażenie tego czegoś, co ładnie wygląda z daleka i kiedy nie jest naszym udziałem na co dzień, no jest rzeczywiście bardzo powierzchowne i wymaga weryfikacji i wymaga też zrozumienia drugiej strony. Tak sądzę. Wymaga zrozumienia tego, że ten, ja nie wiem, czy to nawet nazwać, no ale powiedzmy, tak jakby, że ten pęd modernizacyjny, który, tu opowiedziałam o anegdocie z sidingiem, ale on polega też na tym, że po prostu osoby młode mieszkające na wsi chcą mieszkać wygodnie, i to są te bramy na autopilota i zaczynają same traktować swoje rodzinne czasami wsie jako przedmieścia też lub zamieniają domy odziedziczone po swoich dziadkach na eleganckie, wygodne dacze. To jest przykład i Białegostoku, i Lublina, i Warszawy. To są te trzy miasta, które właśnie bardzo często na weekendy jadą na wschód, bo to są domy nie tyle zakupione czy nowo wybudowane, tylko właśnie odziedziczone, których funkcja została zmieniona, bo faktycznie były to domy, w których ich dziadkowie jeszcze prowadzili małe gospodarstwa przydomowe. W tej chwili są to działki o charakterze typowo rekreacyjnym. Jeżeli chodzi o Wędrowny Zakład Fotograficzny, o który tutaj padło pytanie, faktycznie to jest akurat swoistość tego projektu, który polegał na wymianie portretu fotograficznego w zamian za opowieść. To jest ta swoistość, która powiedziała, że ja szukałam osób, które mogą potrzebować takiej usługi jak wykonanie portretu fotograficznego. Więc prowadząc Wędrowny Zakład Fotograficzny zatrzymywałam się obok tych domów, czy wręcz właśnie często chałup, chat. Tutaj się też posługuję tymi słowami, których używają często ich mieszkańcy. Czy mieszkań, w których, jak sądziłam, oceniając wyłącznie po wyglądzie, może mieszkać osoba, która może mieć potrzebę wykonania zdjęcia, tak? Czyli której status materialny, której sytuacja ekonomiczna lub wiek powoduje, że nie ma ona na co dzień dostępu do, tak wydawałoby się, oczywistej rzeczy, jak dostęp do fotografii, aparatu fotograficznego. Więc to, w jaki sposób ja buduję obraz wsi wschodniego pogranicza w książce Wędrowny Zakład Fotograficzny. O,
Chyba nam zginęła pani Agnieszka. Dobrze, to czekając w takim razie, aż się pojawi znowu, może odbiję piłeczkę w stronę Marcina Wójcika, pana Marcina Wójcika. Jakby z prośbą o kontynuację trochę wątku tego, jak ta wieś jest postrzegana przez nas, ale też tego wątku gentryfikacyjnego, bo to, co na przykład dla mnie było bardzo ciekawe w jakichś pana badaniach, to jest to, że pan się posługiwał terminem gentryfikacja w takim znaczeniu dosyć pozytywnym, tak na dobrą sprawę, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gentryfikacja miejska to jest zjawisko w 100% negatywne. Pan pisał o tym, że to jest też troszeczkę jakby uszlachetnianie wsi, więc chciałbym spojrzeć na to, bo mówimy cały czas o negatywnych skutkach obecności, powiedzmy, ludzi, których nazywamy wieszczanami na wsi, ale na pewno mają oni też bardzo pozytywny wpływ czasami na to, co się na wsi dzieje, mogą stać się jakimiś liderami czy aktorami zmiany na tej wsi i ją po prostu modernizować w sposób bardzo pozytywny. No, oczywiście, że na takie pojęcia można patrzeć w sposób i pozytywny, i negatywny. No, czasem po prostu pewne pojęcie nie wiadomo dlaczego nabiera takich pejoratywnych cech. Prawda? No, zresztą to już Państwo mówili, że pojęcie wsi i wiejskości przez wiele lat miało też taki, prawda, taką nutę, że właściwie no, wieś to było coś tak, jak pani doktor Śpiewak powiedziała, coś takiego gorszego, prawda? No, ale to były te lata powojenne, takiej intensywnej urbanizacji. No, wieś politycznie była niepoprawna, tak, no, buntowała się przeciwko systemowi, no więc no, narzucanie pewnego obrazu, prawda, w obszarom wiejskim jako terenu zacofania i tak dalej, no było oczywiście pewnym opisem rzeczywistości, ale z drugiej strony no, niosło taką, prawda, no, takie wyobrażenie, że no, to jednak jest coś. Oczywiście no, ta wieś była wtedy niedoinwestowana i to, że dzisiaj, prawda, no, odczuwamy tego konsekwencje, no to jest właśnie to pokłosie również jeszcze poprzedniej epoki, kiedy no, właściwie z pełną premedytacją, prawda, pewnych wsi, zwłaszcza wsi rolniczych i gdzie był ten etos chłopski, prawda, były one właściwie pomijane w kategoriach, prawda, inwestycji. No i to te efekty no, ciągle jeszcze odczuwamy, natomiast no, chcę powiedzieć również o tej gentryfikacji, że no oczywiście, no to, ponieważ no gentryfikacja dla mnie nie jest tylko określeniem, które przynależy do strefy suburbialnej. Prawda? Uważam, że no te procesy uszlachetnienia w różny sposób następują w różnych regionach. To jeszcze jest takie pojęcie, które no często, to pani się pewnie doktor ze mną zgodzi, że jest takie pojęcie konturbanizacji. Prawda? W pewnym okresie też mówiono o konturbanizacji jako przenoszenie pewnych, może nie tyle zachowań, ale pewnych form aktywności na obszary oddalone od stref tych aglomeracyjnych, prawda? I tam ci, prawda, napływowi mieszkańcy, którzy mieli tą taką tożsamość i ten zachwyt, prawda, tą wsią, oni, prawda, chcieli zrobić coś, czy chcą zrobić coś dobrego i te różnego rodzaju inicjatywność tam się pojawia, prawda, na tych terenach no, peryferyjnych. Oczywiście w kategoriach takich bardziej formalnych o konturbanizacji mówiono, kiedy pewne obszary wzrostu gospodarczego czy demograficznego no, mają większą dynamikę niż to centrum. No, w warunkach polskich no, tego nie ma i pewnie nie będzie, natomiast w kategoriach społecznych no, ta konturbanizacja no, była czy jest no, takim pojęciem opisującym jednak no, zmianę, dobrą zmianę tam na obszarach wiejskich. Tak? No, też nie można tego określenia ciągle przypisywać do jednej tylko kategorii. Natomiast jeszcze jedna rzecz odnośnie krajobrazu i też pewnych kwestii formalnych. Tutaj geografia humanistyczna mówi, że mówią geografowie humanistyczni, że krajobraz jest metaforą bytu, to znaczy, że przez krajobraz możemy czytać zmiany, które aktualnie zachodzą w kategoriach cywilizacyjnych. I to jest to wszystko, co Państwo powiedzieli, prawda? No i to, co możemy przede wszystkim przeczytać? Że no, wieś jest obszarem dysproporcji, wieś jest obszarem różnych różnorodnych, prawda, zjawisk. No, wieś jest obszarem no, różnych tożsamości, prawda, patrząc na architekturę przede wszystkim, prawda, jedną czy drugą. Natomiast nie chcę zajmować tutaj dużo czasu, natomiast o jednej rzeczy chciałbym jeszcze powiedzieć, o kategoriach politycznych. Ja wiem, że no, mówienie o polityce może nie jest, że tak powiem, tutaj no, jakby dobre, bo polityka różni, ale chciałbym powiedzieć o polityce lokalnej, a mianowicie to, co pani
doktor Śpiewak powiedziała o tym, że no, istnieje pewna przewaga, to oczywiście się wszyscy zgadzamy, że pewne wsie po prostu tracą tamtą wiejskość, a zyskują nową wiejskość, natomiast często w kategoriach politycznych i polityki gminnej radnymi są ciągle osoby, które pochodzą, prawda, z tych kategorii mieszkańców zasiedziałych. I teraz jest pytanie, że większość mieszkańców jest już napływowa, natomiast w kategoriach politycznych przestrzeń wsi, przestrzeń gminy kształtuje rada gminy, która jest jednak stąd, prawda, stanowi tą grupę autochtoniczną. Nie ma może głębokich badań na ten temat, natomiast no, jest to rzecz, która no, jest pewnym znowu procesem. Natomiast co jest ważne, co chciałem podkreślić, że tak naprawdę jakby planowanie przestrzenne odbywa się na poziomie gminy. To gmina ma funkcje wpisane takie, że kształtuje plan zagospodarowania przestrzeni. I to radni gminy, którzy oczywiście wybierani są mieszkańców, ten plan taki robią albo robią inny. I teraz tu jest niezwykle istotne, prawda, że właściwie ci, którzy przybywają na tą wieś, budzą się w pewnym momencie i mówią, ale dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest w planie? Dlaczego on jest tak skonstruowany? I tak dalej, prawda? I dopiero wtedy się też nawiązuje pewnego rodzaju taka chęć do aktywności społecznej. Tylko jest pytanie, żeby być radnym, to trzeba mieć czas, a tak jak pani tutaj Ruta powiedziała, ci mieszkańcy, którzy traktują tą wieś jako sypialnię, często nie mają tego, prawda, tego czasu. I dopiero się dowiadują o pewnych rzeczach po fakcie, prawda? Czyli jakby politykę przestrzenną często kształtuje inna grupa, niż w tej gminie dominuje pod względem no, symbolicznym, finansowym czy ekonomicznym. Nie wiem, czy pani doktor się ze mną zgodzi. To tyle moja opinia o tym temacie. No, to może prośba do pani doktor Ruty Śpiewak odniesienie się, a później jeszcze wrócimy do odpowiedzi. Przepraszam, że pani doktor wyrywam wróciła w do odpowiedzi, ale myślę, że to ciekawe spojrzenia mamy na różne sprawy. Tak, tylko ja zgadzam się, ja nie widziałam specjalnie świeżych danych, były badania robione, a to jeszcze w latach 90, na początku 2000, więc pewnie to się jeszcze zmieniło, ale wydaje mi się, że cały czas rozmawiamy w tym wypadku o tych wsiach podaglomeracyjnych, tak, tam gdzie jest dominująca liczba osób napływowych. I tutaj się z panem zgadzam, choć widziałam różne inicjatywy podejmowane przez ludzi też, jeżeli chodzi o estetykę i przestrzeń, działania przestrzenne, podejmowane właśnie przez tych napływowych mieszkańców, dysponujących, tak jak już mówiłam, kapitałem, trochę wyższym kapitałem kulturowym i finansowym, którzy w nieformalny sposób mogą też wprowadzić pewnego rodzaju naciski i wpływy na radnych. A tak samo zgadzam się z tym, co pan powiedział na początku, że no, nie zgadzam się z tym, że gentryfikacja jest w 100% z zjawiskiem negatywnym, tak? I miejska, i wiejska. Myślę, że ma różne odcienie i zostały, i niektóre przestrzenie zostały w bardzo ciekawy sposób zgentryfikowane, tak? Rzeczywiście wiele na tym traci, ale to nie jest tak, jak na Zachodzie w naszych badań wynika, że jakby wprowadza się tak, że wypychana jest całkowicie ta klasa, powiedzmy rolnicza, zasiedziałych wieszczan na wsi gdzieś dalej, tylko oni tracą rzeczywiście, przestają produkować żywność, ale tam w dalszym ciągu pozostają na tych obszarach wiejskich. Trzeba pamiętać, że taka ziemia pod miastem w tej chwili jest bardzo cennym kapitałem. Tak? To jest, nie, w ogóle ziemia jest w tej chwili bardzo cennym kapitałem. To, co ja bym chciała jeszcze tylko wspomnieć, bo wiem, że już kończymy, jeżeli mówimy o wsi wyobrażonej, ale też myślę, że to jest w jakiś sposób gentryfikacja, to jest też produkcja żywności takiej wiejskiej, tak? To się pojawiło w prezentacji, wieśmak i tak dalej. Wiele wsi, bardzo ważnym wątkiem stała się taki wątek jedzeniowy, że wieś sprzedaje żywność wiejską. To, co ciekawe, zupełnie zostały przez czas komunizmu zostały zatracone takie te lokalne aspekty i z trudem, bardzo dużym trudem one są odbudowywane. Mój nasz ostatni projekt dotyczy tego właśnie żywności i bardzo trudno jest znaleźć, jest takie ogólne pojęcie wiejskiej żywności, ale bardzo ono straciło taki lokalny koloryt, który z ogromnym trudem zostaje odbudowany, choć tak jak w panów projekcie Wieśland, jest on jakimś takim wyidealizowanym, trochę nierealnym, oderwanym tak naprawdę od rzeczywistości jakąś taką całością, tak?
Dziękujemy. Jeszcze wróciła w międzyczasie do nas Agnieszka Pajęczkowska, więc prośba o kontynuację wypowiedzi, ale też może podjęcie tych wątków, które gdzieś tam powstały, czyli tej pozytywnej roli ludności napływowej, że tak, jeżeli tak możemy ich nazwać. No i też obecności może, bo to też jest wątek, żeby może zrobić takie kółko i zamknąć też nawiązaniem do Wieślandu, obecności wsi w mediach i to, jak ta wieś jest dzisiaj w mediach reprezentowana i co to nam o współczesnej wsi mówi, czy może ten obraz, który wszyscy gdzieś mamy w głowie zakodowany, należałoby zweryfikować. Wiem, że to dużo wątków. Tak, dużo. Ja nie wiem, czy podołam, tym bardziej, że w tych ostatnich wypowiedziach też się pojawiły bardzo ciekawe wątki, ale tak, tylko dokończę swoją wypowiedź, że też decyzja o tym, żeby oferować usługę, która może być atrakcyjna dla określonych osób, spowodowała rzecz jasna sprofilowanie obrazu tej wsi, o której ja, której doświadczyłam i którą zdecydowałam się opisać. Jednocześnie też spróbując raportować właśnie to łapanie się na tym, kiedy posługiwałam się stereotypem albo uświadamiałam sobie swój własny stereotyp, który był w jakiś sposób weryfikowany na miejscu. Natomiast też moja potrzeba zatrzymywania się obok tych w cudzysłowie chałup wynikała też z tego, że zależało mi na spotykaniu osób, które są reprezentantami, reprezentantkami tej grupy mieszkańców wsi, które mają świadomość, że ich styl życia i gospodarowania się wraz z nimi kończy. To znaczy mam na myśli osoby, które całe życie żyły w malutkich, przydomowych gospodarstwach, które nie zostały właśnie odziedziczone przez dzieci ani przez wnuki i mają świadomość, że ta wieś, którą oni żyli, się kończy. Bo sami też obserwują, że małe przydomowe gospodarstwa są nieopłacalne, że powstają duże przedsiębiorstwa tak biznesowe, duże fermy, albo dawne tereny uprawne zamieniają się na nieużytki. I to są osoby, mam na myśli osoby, które są często w wieku 80 lat lub więcej, które również żyją swoim wspomnieniem wsi, które nazwałabym wyidealizowanym, z tą różnicą, że jest ich osobistym doświadczeniem. Natomiast też czas robi rzecz jasna swoje i ta idylla, co ciekawe, tej wsi, na wsi, często opiera się nie na tych walorach przyrodniczych, tylko bardziej na pamięci o wspólnocie. To znaczy na tym, że wieś kiedyś to była przestrzeń, w której wszyscy byliśmy razem, w której sobie ludzie pomagali, w której był czas na to, żeby się spotykać, w której prace polowe wykonywano razem, w której cały obszar doświadczenia społeczności był wspólny. I na drugim końcu tego doświadczenia, które wypadało w latach 50., 60. czy 70., jest obraz wsi, która się po pierwsze wyludnia, a po drugie lub do której napływają mieszczanie, osoby, które traktują ją w kategoriach rekreacyjnych, z którymi w ogóle tego doświadczenia bycia razem, takiego współbycia i tworzenia wspólnej rzeczywistości społecznej po prostu nie ma. Więc ta tęsknota za wsią jest bardzo silna i jakoś powtarzalna, ale rzeczywiście opiera się na innych filarach. Natomiast chciałam jeszcze nawiązać do tego, o czym powiedziała pani doktor Ruta Śpiewak i co też pojawiło się w prezentacji o Wieślandzie, to znaczy do tego sformułowania wyższy kapitał kulturowy i do kwestii estetyki wsi. To jest oczywiście złożony temat, pewnie na w ogóle oddzielną debatę, ale chciałam też zwrócić uwagę na to, że mam wrażenie, że też często ta decyzja, czy jakby to rozstrzyganie o tym, co jest estetyczne, a co nie jest, znowu płynie trochę spoza tego nurtu, który jest lokalny. To znaczy, że trochę my w cudzysłowie w ośrodkach akademickich, w miastach próbujemy, czy jakby pracujemy nad tym, żeby wypracowywać rozwiązania, które według nas są słuszne. Natomiast rzeczywiście, tak jak powiedzieliście w swojej prezentacji, wieś to żywa materia i to, co się dzieje z tym, jak wyglądają gospodarstwa wiejskie, tu mam na myśli na przykład południowe Mazowsze i badania, które robił tam dr Tomasz Rakowski,
to są często, to jak one wyglądają i to, że panuje w nich, powiedziałabym, wizualno-urbanistyczny chaos, czy też przestrzenno-wizualny chaos, jest efektem jednak nie zaniedbania, tylko bardzo cennej umiejętności dostosowywania przestrzeni własnego obejścia, własnego podwórza, domu do własnych zmieniających się potrzeb, to o czym mówiliście. I możemy oczywiście o tym mówić w kategoriach pewnego deficytu kapitału kulturowego, który powoduje, że ta wieś jest szalenie chaotyczna, czy że to obejście jest szalenie chaotyczne, ale pytanie, czy nie robimy tego właśnie narzucając trochę nasze kryteria, że ciekawie byłoby być może przyjrzeć się z perspektywy danego gospodarza, czy danych gospodarzy, gospodarstwa i zobaczyć, w jaki sposób to zostało samodzielnie, oddolnie, bez tego kapitału, który czasami polega na tym, że mamy odpowiednie wykształcenie, dostosowane tak, żeby w kategoriach tej danej rodziny, do danego gospodarstwa rolnego było funkcjonalne. I to wydaje mi się też ciekawe, jakby to takie zderzenie takiego właśnie spojrzenia badawczego też, fachowego, z takim codziennym doświadczaniem tej przestrzeni i z takim, nie chciałabym użyć słowa dowartościowanie, bo to znowu jest taka ocena, która płynie z góry, że my byśmy mieli dowartościowywać to, jak mieszkańcy wsi rozwiązują i organizują swoje własne przydomowe przestrzenie, ale bardziej ich rozumienie, że to, jak one wyglądają, czasami wynika właśnie z tego, co w danym momencie jest potrzebne, a jest wypadkowo tego, co jest potrzebne i dostępne. I że może też, to ważne, żeby zawsze gdzieś tam, no nie zawsze, ale żeby też uwzględniać kwestie jednostkowe i bardziej się przyglądać też potencjałowi, który tkwi w tym, że to, jak wieś wygląda, właśnie bywa kwestią takiego dosyć odważnie przedsiębiorczego też podejścia do własnej przestrzeni. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze padło to pytanie o to, chyba już, ja też nie wiem, czy to jest łatwa odpowiedź, czy to się da bez uogólniania, o ten wpływ, tak, jakby tej grupy osób, które z miasta przyjeżdżają na wieś, na kształt wsi. Mogę znowu podzielić się doświadczeniem bardziej takim przełamującym to pytanie, bo mam też wrażenie, że w tej dyskusji, jak w wielu innych, chyba też zapominamy, czy jakby nie uwzględniamy takiej grupy osób, które urodziły się na wsi, ze wsi pochodzą, wyjechały do miast po to, żeby zdobyć tam wykształcenie i świadomie, z własnego wyboru na wieś wracają. I teraz pytanie, czy to są wieszczanie, czy to są mieszczanie? Bo to jest taka grupa, która, ja zdaję sobie sprawę, że ona jest niewielka, natomiast dlaczego o niej nie rozmawiać tylko z tego powodu, że jest jakąś mniejszością, czyli osób, które są, które mają wiejskie pochodzą ze wsi, urodziły się na wsi, ale świadomie i z wyboru odrzucają miasto, wracając na wieś właśnie z tym kapitałem już wyższego wykształcenia, nie dlatego, że im się w mieście nie udało, tylko dlatego, że decydują się, czy ze względów rodzinnych, osobistych, biznesowych, bardzo różnych, na to, żeby na wieś wrócić. I mam takie przekonanie, że to jest grupa, która nam tutaj umyka, a byłaby ciekawym pomostem do wzajemnego zrozumienia tego braku połączenia między osobami, które rzeczywiście ze wsi wyprowadzają się na wieś, chociaż to jest, mam wrażenie, wciąż niewielka grupa tych, którzy rzucają wszystko i jadą na wieś. Tak? Mam na myśli nie przedmieścia i te tereny podaglomeracyjne, tylko rzeczywiście tereny, jak to Państwo powiedzieliście, peryferyjne, że jednak jest to doświadczenie tak zwanego drugiego domu, takiego domu na wsi, działki, daczy, różnie jest to nazywane. Więc tylko zwrócę uwagę na to, że jest ta grupa, która mam przekonanie też jest bardzo silnym takim motorem modernizacyjnym właśnie, który nie jest stricte ani wiejski, ani miejski, tak? Tylko jest tutaj takim właśnie pomostem. To jest bardzo, bardzo ciekawy wątek budowania tej tożsamości wsi i my już powoli musimy kończyć, ale jeszcze na koniec chciałbym zaktywizować tutaj Jana Szeligę i Krzysztofa Janasa, bo właśnie może wychodząc od tych mieszkańców wsi, którzy do niej wracają z pewnym kapitałem społecznym, może oni mogliby być nośnikami takiej tożsamości wsi, która rzeczywiście odpowiadałaby potrzebom
poniekąd wszystkich, bo to jest pytanie trochę o to, jak nasze różne tęsknoty i tęsknoty różnych grup społecznych krystalizują się w formach architektonicznych. Czyli tak troszkę odwracając na koniec waszą pracę, zastanawialiście się na tym, jak wieś rezonuje w mieście, może warto byłoby spojrzeć też na to, jak te formy wyglądają teraz i mogłyby wyglądać na wsi, jak miasto jest w jakiś sposób zawłaszczane przez wieś. Więc to taki komentarz jeszcze na koniec bym was poprosił na ten temat. I jeszcze jeden wątek poruszę, bo pojawiło się na Facebooku jakieś takie pytanie. Może przeczytam. Dzień dobry, zastanawiam się nad odbiorem tego projektu, czyli Wieślandu wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Myślę, że projekt miałby potencjał rewolucyjny, gdyby go prezentować na obszarach wiejskich. Czy zastanawialiście się nad tym, żeby prezentować go na wsi i rozmawiać o nim z mieszkańcami wsi? To... Taki wątek się pojawił w naszej dyskusji, że to byłoby naprawdę, na pewno bardzo ciekawe zderzyć. To też się rymuje trochę z tym, o czym mówiła Agnieszka Pajączkowska, czyli z tym, że starsze pokolenie mieszkańców wsi z pewnym sentymentalizmem wraca do swoich czasów, czy to dzieciństwa, czy czasów sprzed paru dziesięciu lat, gdy ta wieś była inna i ich doświadczenie wsi było inne. Ale myślę, że też bardzo ciekawe byłoby spytać i porozmawiać z mieszkańcami wsi wszelkiego wieku, którzy albo trudnią się nadal rolnictwem, albo pracują w zupełnie innych gałęziach, ale mimo wszystko decydują się na to, żeby mieszkać cały czas na wsi i spotykać się z tym, o czym my tutaj też trochę rozmawialiśmy, czyli z tymi wpływami mieszkańców miasta, z tym, co powstaje w mieście, z tym, jak wieś się przekształca, jeśli chodzi o jej formę produkcyjną, bo też to, o czym my trochę mówiliśmy w Wieślandzie, to że Wieśland jest taką maszyną do rozrywki, maszyną do odpoczywania. I pytanie, czy dla mieszkańców wsi trudniących się właśnie rolnictwem, forma odpoczynku na wsi, czy wieś kojarzy im się z formą odpoczywania, czy taka praktyka jak odpoczywanie i rekreacja u nich wiąże się z tą samą przestrzenią, w której mieszkają na co dzień, w której pracują. Więc w tym sensie na przykład Wieśland w takiej przestrzeni, jak część z was ma za plecami, byłby atrakcyjny. Ciężko powiedzieć, bo z drugiej strony mamy historię, o tym trochę Janek opowiedział, czyli przywożenia wręcz mieszkańców wsi do miasta i utowarowiania w ten sposób kultury ludowej w czasach PRL-u, w których grano na przykład, to jest Cepelia, jest przykładem czegoś takiego, gdzie grano tymi elementami kultury ludowej i osoby przyjeżdżające ze wsi do miasta jakby tą kulturę ludową przekształcały tak, jak miasto chciało. A w tym sensie, gdybyśmy umieścili Wieśland w mieście, to znowu byśmy skazali wieś na doświadczanie wiejskości takiej, jaką my w mieście sobie wyobrażamy. I też trochę nawiązując do tego jednego twojego pytania, o które zadałeś to pytanie, czyli jak wieś jest reprezentowana w mieście i co nam to mówi w mediach, i co nam to mówi o wsi, to wydaje mi się, że więcej nam to mówi jednak o mediach, więcej nam to mówi o środkach władzy czy o środkach medialnych niż o samej wsi. Więc umieszczając Wieśland we wsi, wydaje mi się, że znowu więcej byśmy mówili o sobie, a mniej o wsi i mieszkańcach i mieszkańcach wsi. To taki Wieśland też byłby na pewno piękny, jak pan profesor. Tak, ale ja bym się chciał jeszcze odnieść do tego pytania o tą grupę, która tutaj została trochę pominięta. Tych osób, które wychowały się na wsi, wyjechały do miasta i później wróciły. Myślę, że tutaj dobrym przykładem jest Daniel Rycharski, który wracając do Kurówka po studiach w Krakowie, przez działanie z dziedziny sztuki i kultury był w stanie zaktywizować środowisko, tą lokalną społeczność. I wydaje mi się, że paradoksalnie
właśnie taka grupa osób jest najlepszym gwarantem na sukces aktywizacji społeczności i trochę wymieszania tych grup społecznych mieszczan i wieszczan, bo mają, tak mi się wydaje, ten pierwiastek zaufania przez to, że są po prostu znani na przykład w tym miejscu albo stamtąd pochodzą. Myślę, że to jest duża rzecz, a odnośnie tego pytania właśnie o te formy architektoniczne, myślę, że to też jest takie pytanie, komu tak naprawdę zależy na takiej afirmacji sielankowej wizji wsi. Czy to nie jest przypadkiem trochę taka legitymizacja różnic społecznych i tych grup, które są bardziej uprzywilejowane właśnie po to, żeby sobie tworzyć taką formę no, jakiegoś elementu porównania czy antytezy tego środowiska, w którym się żyje, w którym architektura przyjmuje właśnie taką rolę scenografii i gwaranta no, de facto możliwości porównania. Widzę, że profesor Marcin Wójcik jeszcze tu się zgłasza. Już naprawdę kończy nam się czas, więc chętnie oddam głos, ale prosząc jednocześnie, żeby ta wypowiedź może była jakimś takim zbornikiem, czy już podsumowaniem, bo będziemy musieli nią zakończyć to spotkanie. Ja jeszcze zanim oddam panu głos, chciałbym przeczytać, bo bardzo, bardzo ciekawy głos się też pojawił na Facebooku. Może przeczytam. Ewa Twardowska. Otóż to jestem z tej grupy, czyli grupy osób, które wróciły na wieś. I się tu po cichu bulwersuje, że państwo mówią o nas z perspektywy osób z zewnątrz. Poza tym wykształcenie nie ma tu nic do rzeczy. Jakby na wsi nie można się było wykształcić, to się już teraz wszystko przemieszało. Więc ten obraz rzeczywiście my trochę upraszczamy, pewnie nie da się tego uniknąć, ale może rozmawiając trochę się przyczyniamy do tego, żeby go jednak mimo wszystko skomplikować. Już oddaję głos Marcinowi Wójcikowi. Dziękuję. Może ostatnie dwa zdania tylko, ponieważ zmieniłem tło i taką parabolę chciałem zbudować. A mówię, to co Państwo za mną widzą, to jest jezioro Niezabyszewskie. I to jest piękny widok, prawda, no, wiejska idylla. Natomiast gdybym teraz to zdjęcie zrobił z drugiej strony tego jeziora i byście Państwo zobaczyli ten krajobraz, tam by było osiedle domków rekreacyjnych, pnących się wysoko, tak jak na to wzgórze, które Państwo tu widzą w lesie. No to są te dwie tożsamości, jedne z tych dwóch, o których dzisiaj rozmawialiśmy, patrząc oczywiście poprzez krajobraz. Natomiast chcę tylko na koniec powiedzieć, no, odnosząc się do Państwa projektu, jak niezwykłą rolę pełni edukacja i pokazywanie pewnych no, pomysłów. Muszę Państwu powiedzieć, że na uniwersytecie jest bardzo ciężko się też przebić z tematami wiejskimi i z edukacją o wsi, niezależnie chyba od tego, czy jesteśmy geografami czy socjologami. Ale oczywiście się pojawiają te tematy i tego. Natomiast mamy bardzo dużo studentów właśnie z obszarów wiejskich i rozmowy, które takie toczymy, jak Państwo dzisiaj tutaj, Państwo toczą, tak, są niezwykle inspirujące i chcę powiedzieć, że większość tych ludzi wraca do swoich domów na wieś i od wykształcenia ich i mówienia o takich rzeczy zależy bardzo wiele na uczelniach. Tyle moje. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź i myślę, że na niej skończymy. Bardzo wszystkim dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że dowiedzieliśmy się czegoś nowego o wsi i rzeczywiście udało nam się ten obraz wsi, który wszyscy gdzieś tam mamy w głowie zakodowany, no może nie wszyscy, ale przynajmniej ja, nieco skomplikować. Zapraszam jednocześnie na wystawę Trouble in Paradise, która będzie tej tematyki też poniekąd dotyczyła. W Wenecji, na Biennale, które jest przełożone z tego roku na przyszły rok. Mam nadzieję, że się tam wszyscy spotkamy, jeżeli nie fizycznie, to chociaż wirtualnie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.